Był żołnierzem niezłomnym. Ojciec nie miał możliwości ucieczki. Nazywam się Zygmunt Bizior. Urodziłem się w 1949 roku, 2 maja. No, mogę powiedzieć urodzenie, jak się urodziłem 2 maja, to 1 maja, z 1 na 2, że się urodził komunista. I niektórzy członkowie opozycji wówczesnej szukali mnie. Chcieli mnie po prostu zniszczyć, no, bo komunista się urodził. Mój ojciec był komendantem lotnej żandarmerii 2 inspektoratu zamojskiego. Był żołnierzem niezłomnym przede wszystkim. Walczył o niepodległą Polskę. W tym roku ukończyłby, jakby żył, 100 lat. Został zamordowany, stracony na Zamku Lubelskim 4 marca 1952 roku. No, w jaki sposób mogę jeszcze ojca sobie przypomnieć, bo troszeczkę pamiętam z opowieści rodziny, prawda? Ciocia na procesie w sądzie niosła mi na ręku do góry, po schodach. Z góry schodził ojciec właśnie, żandarm. Ojciec mnie pocałował w prawy policzek. Wówczas go żandarm uderzył kolbą od karabinu, aż go krew zalała. Ale ciocia mi niosła dalej, żeby się nie zdradzić, do góry. No to takie ostatnie moje było spotkanie z ojcem. No później, mając pamięć, rodzina mi tak samo przypominała. Szukaliśmy grobu ojca, ale też przy ulicy Unickiej na cmentarzu, ale w tym miejscu, gdzie teraz właśnie przebiega dwupasmówka Aleje Andersa. Bo tam kiedyś nie było drogi asfaltowej, była taka droga polna. I tam później jak robili, to te koparki wszystko wykopywali. I myśmy już dali temu spokój, bo liczyliśmy, że tam właśnie były szczątki, bo przeważnie tak NKWD chowało. Ale później właśnie zlokalizowano grób, gdzie mogły być szczątki, kości pana pułkownika Pielarskiego i mego ojca Stanisława Biziora. No, w trakcie przeszłości na zamkuśmy świecili zawsze światła, gdzie pewna grupa zawsze się przychodziła, ulicą Grodzką pilnowali nas w jedną i w drugą stronę. Ledwo cośmy odeszli 2 stopnie na schody przy zamku, już tych świateł nie było. Były wyrzucane. No i teraz szczęśliwie się tak skończyło, że właśnie tu w Radecznicy spoczęły szczątki ojca i pana Pielarskiego, gdzie możemy z przyjemnością i z kruchą zapalić światła. W domu rozmawiało się, ale to bardzo mało, dlatego że była inna rodzina. Matka po raz drugi wyszła za mąż. No, ojciec był innych poglądów. No tam z babcią i z dziadkiem, bo ja się wychowywałem do 18 roku u dziadków, nie u ojczyma. Dopiero później jak był potrzebny wół do pracy, to mnie matka poprzez nacisk ojczyma zabrała mieszkać z nią razem. No tam ten domek jeszcze stoi, gdzie ojca aresztowano w Sitańcu, bo ojciec nie miał możliwości ucieczki. To był dom, jak to na wsi, był prawie 200 metrów od innych zabudowań. Jak przyjechali, to znam z opowieści tylko. No bo jak mogłem w tym czasie, okrążyli cały
gospodarstwo, tam budynki, RKM-y naokoło, talerzówki. No i koniec, jakby ojciec nie wyszedł, no to by podpalili, nas wszystkich spalili.